Dzisiejszy odcinek będzie inny niż zwykle, ale być może szczególnie interesujący ze względu na problem, który w nim omówimy. Ale o tym za chwilę. Cześć, ja jestem Julka i witam Was na kanale Matematyka z Julką. W swoich filmach pokazuję, że matematyka wcale nie musi być trudna. Jeśli masz problemy z tym przedmiotem, nie rozumiesz tego, czym mówi się na lekcjach, a nie masz do kogo zwrócić się o pomoc, to ten kanał jest właśnie dla Ciebie. Zaczynamy. Tyle opowiadamy o matematyce, a nie było jeszcze nic o tym, jak się uczyć. A przecież jest to równie ważna kwestia, co sama wiedza. Dlatego dzisiaj opowiem Wam, jak ja to robię i co wykorzystuję, by się szybciej i efektywniej uczyć, i to nie tylko matematyki, ale również innych przedmiotów. Jeśli chcecie, możecie wykorzystać wszystkie porady od razu lub przetestować je pojedynczo. Przy niektórych poradach nie ma uzasadnienia, a to dlatego, że wyjaśnienie ich wymaga szerokiej wiedzy z wielu dziedzin nauki. Musicie mi po prostu zaufać, że dany sposób działa i tyle. Dzisiejszy odcinek podzielimy sobie na następujące części. Część pierwsza to będzie, co zrobić, by mieć więcej energii, lepszą koncentrację i pamięć. Część druga to będzie, jak przygotować swoje miejsce do nauki. Oraz część trzecia to będzie, jak się uczyć. A więc odnośnie pierwszej części, czyli tego, co zrobić, by mieć więcej energii, lepszą koncentrację i pamięć. Dobra, zapiszę to i już Wam mówię. Okej, a więc wiele osób reaguje na te informacje, o których Wam zaraz powiem, w stylu: ja wiem, to takie oczywiste banały. Ale wiecie co? Prawie nikt tego nie robi, a one wszystkie razem mają ogromne znaczenie. A co to za banały? Już tłumaczę. Więc pierwsze co? Przewietrzamy pokój, w którym będziemy się uczyć. Mózg, tak jak mięśnie, potrzebuje tlenu, żeby mógł pracować. Jeżeli wietrzymy pomieszczenie, to wpuszczamy świeże powietrze, a jednocześnie tlen. I ma to szczególne znaczenie zimą, gdy grzeją grzejniki i szybciej czuć brak świeżego powietrza. Jemy warzywa i owoce, a ograniczamy słodycze. W ten sposób dostarczamy dużo niezbędnych witamin i minerałów do organizmu. Słodycze mają to do siebie, że są dobre albo nawet pyszne, a chwilowo poprawiają nastrój. I w zasadzie to tyle z ich zalet. Po ich zjedzeniu czujemy gwałtowny przypływ energii, ale też po krótkim czasie następuje gwałtowny jej spadek. Czyli jest to energia krótkotrwała. To samo tyczy się naszego nastroju. Najpierw jest ekscytacja, smakiem i uczucie zadowolenia, a potem może pojawić się nawet smutek i przygnębienie. Ta huśtawka nastrojów bardzo negatywnie odbija się na naszej koncentracji. Warto wspomnieć, że nasze zęby też nam za to podziękują w postaci rzadszych wizyt u dentysty. Jemy codziennie pożywne śniadanie. Wspaniałym źródłem energii długotrwałej i źródłem wielu witamin jest owsianka, którą jem prawie codziennie na pierwsze śniadanie, niedługo po wypiciu pierwszej w danym dniu szklanki wody. Dodaję jogurtu naturalnego i pokrojone owoce z odrobiną naturalnego kakao i cynamonu. Bazę owsianki przygotowuję wcześniej w dużym szklanym pojemniku, mieszając płatki owsiane, jaglane i orkiszowe razem z kakao i z cynamonem. Wystarcza mi ona na tydzień albo nawet na dłużej. To sprawia, że rano tylko wsypuję już gotową mieszankę, zalewam zagotowaną wodą, nie tracąc czasu na ponowne przygotowywanie bazy owsiankowej każdego dnia.
Proporcje poszczególnych rodzajów płatków możecie sobie sami dobrać według uznania. Po wsypaniu mieszanki płatków z kakao i cynamonem do miski zalewam je wrzącą wodą trochę powyżej powierzchni płatków i czekam, aż płatki wsiąkną całą wodę, czyli jakieś 8-10 minut. Można to zrobić przed myciem zębów, ubraniem się. Potem dodaję pokrojonych owoców, zalewam jogurtem, mieszam i gotowe. Po takim śniadaniu wasza energia z pewnością wystarczy wam na długo. Owsianka ma jeszcze tą zaletę, że doskonale oczyszcza nasze jelita z toksyn, ale to już tak na marginesie. By ograniczyć słodycze, możecie sobie wyznaczyć określone dni, w których będziecie jeść słodycze, a w pozostałe już nie. Mówiąc o słodyczach, mam na myśli również kole i napoje smakowe gazowane. Tyle teorii na temat słodyczy, ale wiem, że praktyka jest o wiele trudniejsza. Przynajmniej 3 razy w ciągu dnia pijemy czystą wodę. Tak dobrze, słyszycie, czystą wodę. Nie zalecam jednak picia wody prosto z kranu, ani wody przygotowanej. W tym pierwszym przypadku może spowodować ból brzucha lub nieplanowaną wizytę w ubikacji. A w tym drugim jej smak nie jest już taki atrakcyjny. Przynajmniej ja to tak odbieram. Najlepsza jest woda surowa, ale odpowiednio przygotowana. Niektórzy dodają cytrynę, ale wówczas warto pić przez słomkę, żeby kwasek z cytryny nie miał kontaktu z waszymi zębami. Wiem, wchodzimy mocno w szczegóły, ale tylko dlatego, że mówimy o czynnościach, które będą wykonywane często i długo. Dlatego pewne drobne elementy mają duże znaczenie. My mamy w domu dzbanek filtracyjny i na szczęście nie musimy dźwigać tych butli z wodą. Jest to mega wygodne. Dodatkowo jeszcze jest u nas zamontowane urządzenie do poprawiania jakości wody, którą nalewamy z kranu. Na początku ciężko mi się było przestawić z soków i napojów, ale teraz uważam, że woda smakuje najbardziej lepiej. No po prostu najlepiej. Dzięki temu nawadniamy nasz organizm i nie chce się po niej znowu pić. Nie zawiera też cukru, a wiemy już, jaki on ma wpływ na nasz organizm. Ja mam nastawione w telefonie alarmy w ciągu dnia i wiem, że nie zapomnę o tym, żeby się napić. Z czasem robi się to odruchowo i można te alarmy wyłączyć. Na jeden raz staram się wypijać po jednej szklance, czyli wychodzi minimum 3 szklanki wody dziennie. Do tego dochodzą jeszcze herbaty, na przykład też bez cukru, a sam cukier dostarczam do organizmu, jedząc różne owoce. Jeżeli chodzi o część drugą, czyli jak przygotować swoje miejsce do nauki, to też zaraz wam powiem, tylko napiszę. Okej, więc to wygląda następująco. Bezwzględnie wyłączamy internet w telefonie i wynosimy go najlepiej do drugiego pokoju. I tu komentarz jest chyba zbędny. Później porządkujemy swoje biurko, chociaż trochę przed zabraniem się do lekcji. To znaczy chowamy niepotrzebne zeszyty, książki, ćwiczenia, kredki, ołówki i długopisy, a zostawiamy... Ewentualnie dodatkowo wyjmujemy tylko to, czego mamy zamiar się uczyć lub z czego będziemy odrabiać lekcje. Jak skończymy jeden przedmiot, chowamy go do szuflady lub do plecaka, jeśli macie go następnego dnia. To spowoduje, że wasz stos zeszytów i ćwiczeń stopniowo się zmniejsza, co sprawi być może, że odrobinę z większą chęcią sięgniecie po pozostałe lekcje, wiedząc, że jest ich już coraz mniej do zrobienia. Ustalamy sobie na początku, jakich przedmiotów będziemy się uczyć lub lekcje, z jakich przedmiotów będziemy odrabiać. To od razu przygotuje nas psychicznie na to, ile pracy nas czeka i pozwoli określić jej początek i koniec. Niby nic, ale gdy się uczymy lub odrabiamy lekcje, a nie widzimy, ile nam jeszcze zostało do końca, mamy wrażenie, że to będzie trwać jeszcze wieki. Przez to nasze znużenie i zniechęcenie narasta.
U mnie to działa. Wypróbujcie to i sprawdźcie, czy u Was się sprawdzi. I wreszcie przechodzimy do najbardziej oczekiwanej części trzeciej, czyli tego, jak się uczyć. Nie uczymy się bezpośrednio po jedzeniu. Najlepiej to zrobić między posiłkami. Chyba, że jesteśmy już ekstremalnie głodni. Wówczas zbyt silne uczucie głodu będzie przeszkodą w nauce. Nie dopuszczamy do nagromadzenia się zaległości w nauce, zwłaszcza z takich przedmiotów jak matematyka, fizyka, bo tam wiedza z poprzednich lekcji jest wykorzystywana w trakcie nauki nowego materiału. Oprócz nauki róbmy też ćwiczenia lub zadania. Mam na myśli przede wszystkim takie przedmioty jak matematyka, ale również dotyczy to fizyki czy chemii. Niestety jest często tak, że nawet znając bardzo dobrze teorię, nie będziemy w stanie zrobić zadań bez wcześniejszego przećwiczenia sposobów ich rozwiązywania. Poza tym zadania utrwalają naszą wiedzę i dają nam wskazówkę, co jeszcze powinniśmy sobie poćwiczyć. Ustalamy również, ile czasu przeznaczymy na lekcje i naukę do momentu pierwszej przerwy. Pamiętacie, jak mówiłam w części drugiej o wyłożeniu tylko tych lekcji, które będziemy robić? Ma to jeszcze tą zaletę, że możemy lepiej określić, ile czasu będziemy potrzebować na odrobienie wszystkich lekcji w danym dniu. Niezależnie od czasu, jaki sobie wyznaczymy, musimy pamiętać o przerwach. Chyba, że przewidujemy około 1 godziny na zrobienie wszystkich lekcji i się w tym czasie zmieścimy. Przerwy możemy sobie robić na przykład po jednej godzinie, odejść od biurka, poruszać się, porozciągać, porozmawiać chwilę z rodzicami, przewietrzyć na szybko swój pokój. Ja zazwyczaj robię przerwy tak około 10-15 minut. Jeśli nie udało mi się skończyć wszystkich lekcji, ponownie siadam do pracy. Dużo uczniów porzuca naukę w momencie napotkania pierwszej trudności. Nie róbcie tego. Koniecznie trzeba to przetrzymać i na spokojnie znaleźć rozwiązanie. Gdy to się uda, dalej jest już z górki, a nasza wiara we własne możliwości rośnie. Wówczas nasza bezsilność i złość zmienia się w satysfakcję i zadowolenie. By zyskać dodatkową motywację, nagradzajcie się po zrobieniu całych lekcji np. pysznym owocem lub jeszcze czymś, co sprawia Wam przyjemność. Nauczymy w ten sposób nasz mózg, że ta niby nieprzyjemna czynność, czyli odrabianie lekcji, stanie się przyjemna. Obszerne tematy, na przykład z historii czy geografii, można przeczytać jednocześnie nagrywając dyktafonem na smartfonie. Czytając na głos, wstępnie zapamiętujemy już dużo informacji. Potem można wielokrotnie odsłuchiwać nawet na lekkim przyspieszeniu, aż opanujemy dany materiał. Odsłuchiwanie jest już mniej męczące niż czytanie i odbywa się znacznie szybciej. Bardzo, ale to bardzo pomocne jest robienie uproszczonych map, myśli lub schematów zależności. Nie będę ich tu szczegółowo omawiać, ale poszukajcie sobie na YouTubie, jak to wygląda i poćwiczcie. Uprzedzam, że potrzeba do tego trochę ćwiczeń i wprawy, ale jak już się to opanuje, rezultaty są, i nie zawaham się tu użyć tego słowa, oszałamiające. Mapy myśli porządkują super najbardziej ogólne informacje i pozwalają je trwale zapamiętać. Do ich tworzenia używam różnych kolorów, kształtów i rysunków, które pomagają mi zapamiętać i rozdzielić informacje, których się uczę. To akurat sprawdza się najlepiej do takich przedmiotów jak np. historia czy geografia. Fakt, że na początku stracimy trochę więcej czasu niż zawsze, tworząc np. taką mapę, ale potem zwróci to się nam z nawiązką, zwłaszcza na sprawdzianach czy powtórkach z całego półrocza. Wykorzystuję do tego tablicę suchościeralną. Rysuję sobie na przykład mapę myśli, a gdy muszę coś poprawić, biorę gąbkę, ścieram i wpisuję tak, jak ma być. Gdy już wszystko jest dobrze, robię zdjęcie smartfonem i gotowe. Staram się zapamiętać taki schemat bardziej jak obraz niż treść. Czyli na przykład koduję sobie w głowie, że kolor niebieski to dane zagadnienie, a zielony to inne. Potem przypominając sobie, jaki kolor łączy się z innym kolorem, mogę odszyfrować sobie zależności między poszczególnymi informacjami. To tylko na przykład, bo skojarzeń i zależności jest znacznie więcej.
Tak zapamiętaną mapę myśli mogę sobie szybko w szkole przypomnieć i odtworzyć główne zależności między najważniejszymi informacjami, a szczegóły już się same przypominają. Najważniejsze, że zapamiętuję ogólne informacje i powiązania między nimi, a to jest kluczowe, żeby poskładać te informacje w logiczną całość i przypomnieć sobie całą resztę. Jest również naukowo udowodnione, że sen, tutaj mam akurat na myśli drzemki, utrwala i porządkuje wiedzę. Wiem, że w przypadku dzieci i tak zwanej młodszej młodzieży drzemki to rzadkość, ale jeśli będziecie bardzo zmęczeni i macie na to warunki w domu, bez wahania zróbcie sobie drzemkę po nauce. Ja akurat nie mam potrzeby spania w ciągu dnia. Staram się nie siedzieć do późna i chodzę spać o rozsądnej godzinie. Po nauce nie bierzemy od razu smartfona i nie czytamy lub nie przeglądamy mediów społecznościowych. Dajemy sobie czas, na przykład 20 minut, żeby te nowe informacje, których się nauczyliśmy, ułożyć sobie w głowie. No i jedna z najważniejszych i jednocześnie najtrudniejszych zasad, czyli róbmy swoje lekcje i obowiązki od razu. Jeżeli to jest na przykład sobota czy niedziela, zróbcie to od razu rano. Jeśli dni od poniedziałku do piątku, to zaraz po szkole. Dzięki temu będziecie mieli to już z głowy, a wasi rodzice nie będą zrzędzić wam na głową. Unikniecie niepotrzebnych krzyków, awantur i tej całej niemiłej atmosfery. Zawsze staramy się zrozumieć temat, a nie uczyć się go na pamięć. Tyczy się przede wszystkim matematyki, czy na przykład fizyki lub chemii. W trakcie nauki szukajcie powiązań i zależności pomiędzy informacjami w ramach, na przykład jednego rozdziału podręcznika. Świetnie przydaje się do tego robienie map myśli lub schematów zależności, o czym powiedzieliśmy sobie już wcześniej. Wykorzystujemy w swoich notatkach kolory, rysunki, skojarzenia do zapamiętania symboli, wzorów, dat, no i tak dalej. Dzięki temu łatwiej i na znacznie dłużej zapamiętujemy informacje. O wiele łatwiej również tak zapamiętane informacje sobie potem przypomnieć. Okej, sporo tego było, więc krótko podsumujmy sobie w postaci punktów to, o czym wam powiedziałam. Więc tak, by mieć więcej energii i lepszą koncentrację, kilka razy dziennie wietrzymy swój pokój, jemy warzywa i owoce, a ograniczamy słodycze, jemy codziennie pożywne śniadanie, przynajmniej 3 razy w ciągu dnia pijemy czystą wodę. Już chwilę, tylko ja tu chyba źle napisałam. Okej. I teraz jak przygotować swoje miejsce do nauki? Wyłączamy internet w smartfonie i wynosimy go do drugiego pomieszczenia. Porządkujemy swoje biurko chociaż trochę przed zabraniem się do lekcji. Ustalamy sobie na początku, jakich przedmiotów będziemy się uczyć lub lekcji, z jakich przedmiotów będziemy odrabiać. No i teraz jak się uczyć? Nie uczymy się bezpośrednio po jedzeniu. Nie dopuszczamy do nagromadzenia się zaległości w nauce. Oprócz nauki, teorii robimy też ćwiczenia lub zadania. Ustalamy również, ile czasu przeznaczymy na lekcje i naukę do momentu pierwszej przerwy. Dużo uczniów porzuca naukę w momencie napotkania pierwszej trudności. Nie róbcie tego. Obszerne tematy, na przykład z historii czy geografii, można przeczytać jednocześnie, nagrywając dyktafonem na smartfonie. Bardzo pomocne jest robienie uproszczonych map myśli lub schematów zależności. Jest również naukowo udowodnione, że sen, czyli drzemki, utrwala i porządkuje wiedzę. Po nauce nie bierzemy od razu smartfona i nie czytamy lub nie przeglądamy mediów społecznościowych. Robimy swoje lekcje i obowiązki od razu. Zawsze staramy się zrozumieć temat, a nie uczyć się go na pamięć. Wykorzystujemy w swoich notatkach kolory, rysunki, skojarzenia do zapamiętania symboli, wzorów, dat itd. No dobra, to tyle na dziś. Jeśli chcesz być na bieżąco, zasubskrybuj mój kanał, a wtedy na pewno nic Cię nie ominie. Zachęcam Cię również do wciśnięcia łapki w górę. W ten sposób docenisz moją pracę i dasz mi dodatkową motywację do nagrywania kolejnych filmów.
Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!